Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś rozmawiamy o końcu PiS w mediach. To jest tytuł, trochę parafraza tytułu vloga Rafała Ziemkiewicza po PiSie w mediach. Vloga kłamliwego, o czym zaraz o tym powiem, ale z prawdziwą tezą, że oto PiS się skończył w mediach. Wczoraj też gruchnęła informacja, że szefową Polsat News przestała być Dorota Gawryluk. To było wczoraj, otrzymałem SMS-a, którego warto, aby Państwu przeczytać. Ten SMS był od człowieka z redakcji, który pracował i tam jest naprawdę była duża radość. Wieje wiatr zmian. Szefem Polsat News właśnie przestała być Dorota Gawryluk. Została przesunięta na stworzone na prędce stanowisko szefowej kanałów tematycznych, czyli całkowita porażka. Nowym szefem Polsat News jest Piotr Witwicki, do wczoraj szef Interi. Wiesz, co to oznacza? Już nie będzie pisowskiego polszmatu. W redakcji radość. Miłego. Oczywiście kolega do mnie napisał. No więc, drodzy Państwo, Dorota Gawryluk, kobieta, która urządziła z Polsatu polszmat TVP Lite, tak o tym była mowa. Takim kolejnym symbolem jest dobrowolne poddanie się karze przez panią Cholecką, Danuta Cholecka, Danuta Dunin-Cholecka, która przeciekła do mediów, że 12 grudnia idzie na roczne, znaczy na zwolnienie, ma dostać roczne wypowiedzenie z pracy bez obowiązku świadczenia pracy, że ma podpisaną taką umowę. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że w większości wypadków te odprawy były większe. Mnie się wydaje, że to jest tylko roczne wypowiedzenie. Do tego jeszcze wejdzie, po zakończeniu wypowiedzenia, wejdzie jeszcze 2-3-letni zakaz twardy konkurencji. No, nie widzimy umowy, więc nie możemy zgadywać, ale myślę, że tak to jest zostawione. Za moich czasów żadna z takich gwiazd nie miała mniej niż pół roku takich twardych zakazów konkurencji. Niektórzy mieli tam po 12 miesięcy, ale to były autentyczne gwiazdy. Oni sobie zostawili takie zapisy kontraktowe, to zostało wymyślone i spopularyzowane za czasów Bronisława Wittgensteina, po to, żeby po prostu swoi ludzie dostali. Ja pamiętam szok, kiedy brat Roberta Mazurka, Marcin Mazurek, dostał 569 tysięcy złotych po 7 miesiącach pracy w ramach odprawy. Ale teza, którą powiedział Rafał Ziemkiewicz, teza jest prawdziwa, ale fakty, które on przytacza, to już znaczy fakty. To, co on twierdzi, że jest faktami, to już prawdziwe nie jest. Więc teza jest taka, że PiS jest dzisiaj, za chwilę, kiedy padnie TVP, kiedy przestanie być finansowana media pisowskie w rodzaju Do Rzeczy, Telewizja Republika, kiedy przestanie być finansowana sieci media Tomasza Sakiewicza, to PiS znajdzie się w gorszej sytuacji niż był w 2015 roku. Kiedy jeszcze byli na fali jakiejś tam wznoszącej po katastrofie smoleńskiej, że zmarnowali 8 lat przy władzy, że nie stworzyli żadnych własnych mediów, że wchodząc ekspansywnie propagandowo w TVP, de facto wypchnęli TVP, to jest teza Ziemkiewicza, to jest prawdziwa teza, wypchnęli TVP TVP weszło na teren, na którym powinny były przebywać media pisowskie. I dziś jest tak, że po prostu jak się TVP zabierze, to nie będzie po prostu nic. I gdzie jest kłamliwa teza Ziemkiewicza? O tym, że on stawia tezę, że główny błąd PiS-u polegał na tym, że nie opanował rynku domów medialnych i dlatego pisowskie media nie będą dostawać reklam. Prawda jest zupełnie inna. One nie będą dostawać reklam, ponieważ reklamodawcy nie chcą się reklamować w pismach pisowskich, które zresztą nie mają zasięgu. Wiecie Państwo, ja robiłem, pracowałem od strony tworzenia kampanii reklamowej przez kilkanaście lat i tam problem polega na tym, że masz słupki, że bierzesz dotarcie do konkretnych targetów za pośrednictwem konkretnych mediów, że chcesz dostać się na przykład do ludzi z jakiegoś wieku, nie wiem, 20-40, to patrzysz, gdzie ten target, jakie media on
czyta, jakie media on ogląda, i tam kupujesz reklamy. Problem w tym, że tych pism, które oni produkują, tych telewizji, tam nikt nie czyta tego i nikt nie ogląda. A jak się w pewnym momencie on nam jeszcze narzekał, że uważam, że nie miało reklam. No nie miało reklam, uważam, że w 2012 roku, wiem, ponieważ byłem jednym z powodów, który się tam pojawił, właśnie dlatego, że uważam, że nie miało reklam, mieli gigantyczne pensje obciążające budżet właściciela, gigantyczny zasięg sprzedażowy, ale dotowany, to znaczy pisma były po prostu sprzedawane taniej niż inne w tym okresie. I uwaga, treści były takie, wiecie Państwo, jest rodzaj gazet, które po prostu odpychają swoimi treściami, gdzie reklamodawca nie chce być kojarzony. On się nie chce po prostu tam kojarzyć z taką brutalną jatką polityczną. Po co mu to? Jeżeli jego klient, jeżeli ktoś chciałby sobie na przykład pojawić się jako sponsor programu antypisowskiego, no to, nie wiem, producent herbaty, lodów, to automatycznie wyrzuca sobie 30% na dziś po prostu klienteli. Więc ludzie i w drugą stronę. Ktoś, kto widzi agresywny propisowski materiał antyopozycja, no to sobie zraża 60-70% rynku. Dlatego problem na czym innym polega. Ludzie, którzy poszli pracować do PiS-u, nie wykorzystali tych 8 lat na zbudowanie mediów, po prostu zaczęli brać kasę, zaczęli produkować badziewny content, tylko po to, żeby to się zgadzało, żeby to wypchnąć, żeby dostać pensję. I efekt jest taki, jak Rzymkiewicz powiedział, że jest w momencie, w którym za paręnaście dni Tusk przejmie władzę w Polsce, nastąpi wycofanie TVP, zmiana władzy w TVP, Polskim Radiu, w Orlenie. PiS się skończy w mediach i to jest prawda, ale skończy się dlatego, że po prostu są słabi. No. Skończy się dlatego, bo nie będzie miał dopływu pieniędzy. Nie będzie miał dopływu pieniędzy na przykład dlatego, że spółki Skarbu Państwa już i kooperanci spółek Skarbu Państwa nie będą dawali na właśnie na tematy, na content, który no, nie przynosi im nic wymiernego. Do tej pory, to ty wiesz lepiej niż ja, że tam nie było żadnej oceny badania rynku. To wszystko te sondaże wyjęte z Dudy, czy gdzie tam jeszcze indziej, czy te wszystkie, że tak powiem, oceny oglądalności, to wszystko nie odpowiadało rzeczywistości. To wszystko tam można było bardzo długo robić materiały słabe, przeciętne, No to ewentualnie nie, do to tej jest telewizja Republika. zamurowanej części elektoratu i wiesz, i żaden z szefów nic nie powiedział, bo jeżeli wyszedł któryś z tych kluczowych dziennikarzy, powie, no tak, ale to oglądali Nowogrodzki, to jest ważne. A to może być Tak, materiał, który oni robili ten materiał jest, media. nikogo nie interesuje tak naprawdę. Janek, no byśmy tego nie zrobili, bo byśmy no, nie dali rady. Nikt, Nie, państwo nie chcieli tego oglądać. oni robili media dla jednej osoby w państwie. Tak. I to zresztą nawet gdzieś tam w momencie Ziemkiewicz powiedział. Ich problem polegał na tym, że dali za dużo kasy, bez żadnych wymogów, znaczy nie jest ich żal, ale mają dziś problem. Polsat sobie w jakiś sposób nieźle funkcjonował, bo Polsat zrobił w ten sposób. Nie przyłączył się do atakowania opozycji, ale wyłączył element krytycyzmu wobec władzy. Czyli władza miała miejsce, do którego mogła pójść, odbyć względnie normalną rozmowę, gdzie nie było tam za dużo robienia łaski, jak to jest w TVP, gdzie niech pan, bo to było gdzieś takie pytania pani Danuty Cholecki, bodajże do Jarosława Kaczyńskiego, do Mateusza Morawieckiego. I panie prezesie, pan dał Polakom 500+, tam tak się świetnie żyje. Jak pan to robi po prostu, że pan po prostu wszystko robi tak świetnie? No i on tam odpowiada, nie no, Pan jest pan... genialny, wspaniały, tak? I tak. Skąd to się wzięło? No. Tak, i to są... Znaczy, nie jesteś w stanie ludziom serwować papki. To jest tak, że no... Znaczy jesteś, ale okazało się, że przy całym tym szaleństwie to jesteś serwować papkę w stanie około 30% Ale nie, społeczeństwa. ale nie ma 30% oglądalności TVP. Po prostu tego komercyjnie nie sprzedasz. Tu problem polega na tym, że mieli dostęp do kasy i nie stworzyli mediów, które byłyby atrakcyjne, które by się sprzedawały, które by się robiły.
Wiecie Państwo, dlaczego kiedyś uważam, że odniosło sukces? Dlatego, że w tamtym czasie, to był rok 2011, nie było kolorowego tygodnika o konserwatywnych poglądach, ponieważ tygodnik Wprost, który był takim pismem do roku 2009, został przejęty przez Michała Lisieckiego, który powierzył stery tygodnika Wprost Tomaszowi Lisowi, który zrobił z tego bardzo dobre pismo, ale centrowe, które po prostu została zostawiona po prostu luka. I Gazeta Polska była zbyt hardkorowa. Po drugie, Gazeta Polska jeszcze w tamtym czasie miała bardzo niefajny wygląd, nadal ma słaby. Wiecie Państwo, oni mają okładki grafików. To ta wygląda po prostu, jest taki profil na satyryczny na Facebooku. On się nazywa Grafik płakał jak projektował. I tam większość tych okładek po prostu wygląda, jakby jakiś nastolatek zamiast w ramach jakiejś kary dostał, że i prac społecznych, że ty będziesz robił w tym tygodniu okładki. I to jakiś naprawdę słaby nastolatek, bo gdyby jakiś dobrych znaleźli od tego, to jest po prostu żenujące to, co oni oferują. Wiecie Państwo, naprawdę można zrobić, ja wiem, że to zabrzmi źle i cynicznie, ale można robić dobrą propisowską propagandę. To chodzi o to, że Jarosław Kaczyński zatrudnił do robienia tej propagandy po prostu kolesi, którym jak zsypnął im kasę, dał im po prostu wszystko, to oni przestali się w ogóle zajmować robotą. My zresztą, jak Państwo prześledzicie nasze materiały wstecznie, mówiliśmy o tym, że tu zadziałało to prawo Korwin-Mikkego. On mówił zawsze, że dobry artysta musi być głodny, że jak jest artysta syty, to nie ma motywacji do pracy. I tutaj był ten sam numer. No i ta propaganda w TVP, no to po prostu szła zasięgowo. Jak Państwo zobaczycie, to jak Jacek Kurski zostawał szefem TVP, to ponad 3/4 Polaków uważała TVP za wiarygodną. Jemu się udało w ciągu 7 lat, prawie 8, dojechać tym spadkiem wiarygodności do poziomu tam bodajże poniżej, chyba około 25% jest w tej chwili ludziom, którzy uważają TVP za jakąś wiarygodną. Co mogli zrobić? Przede wszystkim stworzyć coś, co jest atrakcyjne intelektualnie. Znaczy, to jest ten problem, że oni tam zatrudniają ludzi towarzysko. Wiecie Państwo, ja kiedyś byłem w dziale i pamiętam, jak odziedziczyłem dział krajowy po tam w końcu się zgodziłem go przyjąć w tygodniku Wprost po czasie pisowskiej zarazy. Jednym z warunków moich było to, że nie mogę, będę mógł robić gazetę niepisowską. Bo inaczej mówię, to do pisowskiej gazety to ja się nie piszę. No więc dali mi tam wtedy swobodę. I to były tak, że oni brali teksty od Piotra Semki na przykład. I oni mówili, że musi być tam, trzeba wziąć dwa teksty miesięcznie minimum od Piotra Semki. No i wiecie Państwo, no problem polega na tym, że to jest tak jak składnik. No już nie chcę go porównać do jakiegoś warzywa, czy do jakiegoś tego, no nie da się czegoś smacznego zrobić z Piotra Semki. No i to jest, nie da się atrakcyjnej gazety zrobić z tekstami Bronka Wildsteina. Bronek może mieć felieton, ale też nie powinien mieć ten felieton dłuższy niż kolumnę, czyli niż 5000 znaków, bo jak on wychodzi po prostu poza 5000, zupełnie tego, to już wtedy, to było tam te 15 lat temu, to już były problemy z tym, żeby to się w ogóle kupy trzymało, żeby to nie było tak, że człowiek po prostu uśnie. Zrobienie gazety w sytuacji, kiedy ludzie w ogóle, kiedy ten przekaz jest coraz bardziej szybszy, coraz bardziej obrazkowy, zrobienie gazety, która by się sprzedawała, jest naprawdę wyzwaniem. No nie można w ogóle, na przykład istnienie czegoś takiego jak Gazeta Polska Codziennie, z punktu widzenia propagandowego, nie ma kompletnie sensu. Drodzy Państwo, no co to jest Gazeta Polska Codziennie? No, jeszcze spójrzcie na Tomasza Sakiewicza. No to raz na tydzień, jak się na niego spogląda, to już jest duże wyzwanie, ale tak codziennie. No tutaj jeszcze wydaje mi się, że kluczowym, bo to widać już w tej chwili ten moment załamania na rynku medialnym PiS. Kluczowym jest to, że oni zrozumieli, że naprawdę bez pieniędzy nie da się działać. I
Tutaj były kilka elementów. Element taki najważniejszy było to, że zobaczyli, że Duda nie będzie umierał za media. Duda pokazał, że ma już tego dosyć, najpierw się bardzo zdenerwował o to, że nie wypalił mu ten numer z tym konstruktywnym wetem nieufności, z tym wotum nieufności, a tutaj już się zdenerwował o to, że jednak będzie wystawiony na strzał w związku z przedłużaniem powierzania misji Donaldowi Tuskowi. I nie ma dosyć tego, i on już tu. I no jest oczywistym, że nie będzie też walczył o telewizor. Nie będzie walczył o telewizor, bo został mu półtora To, roku. ale może walczyć, tylko że nie ma jak. No właśnie, o to chodzi, nie ma jak. I kolejna informacja, no przecież to jest bardzo. Dlaczego Janek na początku przeczytał Państwu tę informację odnośnie pani Gawryluk? Pani Gawryluk była niezwykle wpływową osobą, Nadal jest. coraz mniej, której nie chciał wpuścić, znaczy, inaczej, której nawet w jakiś sposób nie chciał jej przeszkadzać pan Solorz Żak. Bo pani Gawryluk tworzyła taką grupę koleżeńską z panią Patrycją Kotecką, czyli siostrą, z żoną Ziobry, z panią Kurską, ostatnią małżonką pana Kurskiego. I w związku z tym te panie naprawdę były bardzo wpływowe. Nadal A są. co osiągnął pan Solorz? Pan Solorz osiągnął to, że w pewnym momencie, tak jak Janek mówi, dał salwę z armat kabaretami, a później się nagle okazało, że już otrzymał na przykład kontrakt i podpisał na małe elektrownie atomowe, na ten projekt i idzie, działa, i wtedy wycofał kabarety. I na razie spokojnie patrzył, przyglądał, bo to jest naprawdę zawodnik wielkiej wagi, przyglądał sobie, patrzył, jak to się będzie działo. No teraz już widzi, że Ziobry nie ma. Kaczyński ucieka, wybiega z Sejmu. Duda macha białą flagą i mówi: odczepcie wy się wszyscy ode mnie, ja już sobie będę normalnie funkcjonował. No to co on będzie robił? No to on mówi: nie, 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 to już ja nie będę robił ze swojej perełki pisowskiej kolejnej tuby, tylko ja dziękuję. No i mówi: panie Gawryluk, już nikt nie krzywdzi, nikt nic złego nie robi, może po prostu będziesz tam, gdzie nie będziesz miała wpływu na tę całą linię mojej telewizji. To wszystko ona idzie tam. Prosty temat, widzą to wszyscy, jest tego coraz więcej. Rozumieją, że za chwilę bez Obajtka, bez pozostałej tej kroplówki nie będzie pieniędzy ani na te wszystkie zabawy Kani, no bo to jest zabawa, jest ta polska presja. Szanowni Państwo, sami wiecie, to Niemcy ręce zacierali, że ktoś chce jeszcze to kupić, a ci Stop. uznali, że świetny biznes Nie, w i ogóle tak. to, że to jest tak. Oni po pierwsze przepłacili za to. To znowu, to co Państwu powiedziałem, że utrzymywali gazetę, która nie ma prawa funkcjonować jako dziennik. Nie ma możliwości, aby jakakolwiek gazeta papierowa w formacie Gazety Polskiej codziennie była w stanie rywalizować, żeby w ogóle był sens propagandowy tego, żeby w formule, że ktoś gdzieś kupuje gazetę, po prostu papierową gazetę. Czyli tego sprzedawali, nie wiem, 2000 to jest ten rząd wielkości. Oni tam coś, nie wiem, pokazywali 5-6 tysięcy, natomiast te parę tysięcy to były jakieś prenumeraty, to były jakieś, nie wiem, jakieś tam stacje benzynowe chcieli tym oporządzać. To w ogóle nie ma przyszłości jako media. Szanowni Państwo, zarówno TVP ma gigantyczny problem, jak i TVN ma gigantyczny problem, jak i każda stacja i Polsat ma gigantyczny problem, ponieważ kończy się, i to już wiadomo było 15 lat temu, kończy się rodzaj telewizji takiej, że masz pilota i skaczesz sobie po kanałach. Ten rodzaj telewizji odchodzi w niebyt. Przyszłością będą po prostu strony, na których będziesz właśnie możesz sobie kupić dostęp do seriali, które cię interesują, że możesz sobie kupić dostęp do publicystyki, która cię interesuje. Robi się segmentacja, robi się tego po prostu gigantycznie dużo. To jest tak jak w latach 90. były w Polsce dwa tygodniki polityczno-społeczne. Wprost, Marka Króla,
który Marek, to była i polityka, która była spółdzielnią, jest spółdzielnią dziennikarzy, rządzoną przez Jerzego Baczyńskiego, no ale dużo bardziej demokratyczny niż przez Marka Króla. Marek Król przejął ten tytuł i można powiedzieć, że doprowadził go zarówno do rozkwitu, jak i do upadku. Ponieważ w pewnym momencie nie zrozumiał trendów. Wydawało mu się, że jest jakiś środek, który potrafi obronić 250-300 tysięcy sprzedaży. Ta sprzedaż była jasna, że ona będzie traciła, dlatego że ludzie odchodzili do coraz to nowej oferty. Ktoś kupował wprost, ktoś kupował politykę, bo nie było pism historycznych, nie było pism z branży Focus, czyli tam jakieś nauka, psychologia, nie było po prostu wielu gazet. I teraz jest tak samo, że ludzie sobie szukają właśnie, niektórzy chcą publicystykę polityczną, niektórzy chcą żarty polityczne, niektórzy chcą pooglądać informacje, na przykład w takiej formule, jaką my dajemy z Tomkiem. I ten rynek się będzie po prostu ciął, natomiast będzie miał coraz mniejszy fragment. One i tak będą bardzo duże, wiecie Państwo, no, w pewnym momencie tam ze spółek Skarbu Państwa tylko Polsat dostał 300 milionów złotych, to był rok 2000 bodajże 21 albo 20, bo tam były takie dane ujawnione, że TVN nie dostał nic, a Polsat ze spółek Skarbu Państwa dostał 300 milionów. I to była ta różnica, ile kosztuje. I to były jeszcze inne rzeczy dochodowe. Takich zysków już w tych branżach nie będzie. I jak popatrzycie, to Tomek, to jest tak. Jak się dostaje pieniądze z budżetu, to się nie szuka innych źródeł finansowania, więc oni nie mają reklam komercyjnych. No, spójrzcie, nie mają reklam wynikających ze sprzedaży, czyli nie mają dotarcia. Chyba najbardziej poczytnym pismem w tej chwili z tej stajni jest Tygodnik Sieci. On jest zresztą obiektywnie najlepiej z nich wszystkich redagowany. Już nie wnikam, drodzy Państwo, nie mówię o zawartości treści, ja tylko mówię o tym, że ja tam widzę rękę Staszka Janeckiego, który oprócz tego, że konfabuluje, jest po prostu świetnym redaktorem i on po prostu zawsze wychodził z założenia, że ludzie chętniej chodzą do kina na filmy fabularne niż dokumentalne i po prostu płynął i płynie do tej pory z tymi wszystkimi tam tytułami, headline'ami i to widać. Tygodnik do rzeczy próbuje sprzedawać ideologię. No jak oni siedzą i mówią gdzieś, walą okładkę homoterror, no to ile oni mogą tego sprzedać? No tak realnie, no kilkanaście No tysięcy. nie rozumieją, co się dzieje na świecie. Janku, to jest jeszcze jedna rzecz. Nie mogą promować produktu, a PiS to jest produkt, który jest obciachem, stał się obciachem. Zrozumiał to i pan Stanowski, i ludzie z kanału sportowego, że się trzeba od tego odciąć. I też podejrzewam, że tam był ten konflikt. No teraz nie wiem, jak się Mazurek z tego wypierze, bo chcą coś nowego zrobić. Nie wiem, jak on się z tego wypierze, że ja już nie PiS, nie za PiS-em, bo to jest problem. Szanowni Państwo, to jest naprawdę problem. Zrozumieli to także ludzie z RMF-u. Zrozumiał, że no, sama informacja, że pan Brabajder i jego małżonka jest zatrudniona w spółkach Skarbu Państwa, czy w spółce Skarbu Państwa i tutaj pokazuje się do powiązania. Szanowni Państwo, zobaczycie dalej. Trzeba jasno pokazywać, musicie znać prawdę. Skąd dostawali pieniądze dziennikarze? Skąd dostawali pieniądze ludzie mediów? I już tu nie ma kwestii symetrystów. Popatrzcie na to, skąd były pieniądze i jakie w tym czasie reprezentowali poglądy, co do państwa mówili, jak funkcjonowali. Wy sobie sami to dokładnie zobaczycie. Oni się tego boją najbardziej. Przed tym po prostu dygoczą. Skąd brałeś kasę? Bo jak brałeś, to tak mówiłeś. I tutaj ja się cieszę, bo mamy po raz kolejny Janek po prostu tak patrzę i mówię Państwu o tym, o co oni są źli, bo tak jak żeśmy żartowali zawsze, że nas mogą budzić o 4 nad ranem i my mówimy tak jak było, mówimy o te sprawy sądowe, prokuratorskie, czy jednak samo tutaj. No, nie ma najmniejszego problemu. Wszystkim nam się ta prawda należy. Skąd zarabiałeś kasę, żebyś Tomku, takie to już jest, spustoszenia to będą mieli, to będą, to będzie. tworzył w
Ale to będzie Tomek. w przekazie do ludzi. Tomek, to wiesz, szczerze właśnie i tu znowu, to interesuje oczywiście część widzów naszych interesuje, natomiast cały czas mówimy co oczekuje, takie było resume tego żałosnego koniec PiS-u w mediach, resume, że Ziemkiewicza, że oto drodzy widzowie, musicie się opodatkować, czyli musicie zacząć nam płacić, żebyśmy mogli wam dalej dawać ten sam produkt, który wam dajemy, no bo nie będziemy mieli... Sądzisz? Nie, sądzę, że taki zwykły wycie, że mieli, miałeś chamy złoty... Nie, on to nie, to miał konstruktywny plan. No, konstruktywny plan polega na tym, że musicie się, że skoro nie wzięliśmy, nie wzięliśmy sobie kasy zawczasu i niestety tu muszę powiedzieć Rafale... Ty Kościół sobie... będzie miał mniej kasy, co dopiero Ziemkiewicz i media. Ale on mówił, żeby właśnie ludzie, tak był taki apel, że muszą dojrzeć do tego, że muszą zapłacić za media pisowskie. To zupełnie na czym innym polega ich dla nas dobrze. Tam nie ma człowieka. Powiem jeszcze, oni nie mają swoich ludzi, którzy mieliby wizję. No, wizja Bronisława Wildsteina polegała na tym, że zrobił w XXI wieku, zrobił telewizję z lat 80. i 70. To była telewizja Republika, to jest taka telewizja, która w latach 80. mogła być ciekawa, gdzie oni się nie bawili, ani nie była odkrywcza co do formy. Była przede wszystkim, bo wiecie Państwo, czasami można się bawić słabą formą, ale można dawać treści. Czyli wiecie Państwo, no, my jesteśmy jedynym kanałem, który jak Jarosław Kaczyński, jedynym miejscem w medium, który jak Jarosław Kaczyński wyjdzie i znowu zacznie najeżdżać na LGBT, to zrobimy mu pac i policzymy mu... Od razu po ubiegu. Zobaczcie Państwo, jak to wychowawczo działało. Siedział tam, hulał sobie przez 6-7 lat, uprawiał sobie hejt na LGBT i wystarczyło po prostu wprowadzić zasadę. Skończyła się Zosia po 17. Tak, skończyła się. Tak, I nagle Jarosław Kaczyński, wiecie Państwo, uważam, że tutaj była wychowawcza rola nasza jako mediów, gdzie mu wyjaśniliśmy sobie, że jak on chce się realizować jako hejter, to my będziemy po prostu tym hejtem, że tak powiem, obejmować również jego. I wiecie Państwo, ja mam wiedzę, jak zrobić media, które będą nie tylko zabawne co do treści, ale i formy, tylko to wymaga czasu, nakładu i pieniędzy. Jak nam zejdą panowie to już, drodzy Państwo, jeszcze tylko 11 dni i nie będziemy mieli na sobie Wąsika Kamińskiego. Na pokładzie mają już, nie chcą nas robić. Jest ich mniej. Drodzy Państwo, natomiast no, tak czy siak nie możemy jeszcze pozwalać sobie na za dużo. Nie możemy jeszcze działać w taki sposób, że jakby ich nie było. Musimy poczekać te paręnaście dni. I powiem tak, jak mnie wysyłają do TVP, co ja wam złego zrobiłem, ludzie, że chcecie, żebym był komisarzem politycznym. Bo, drodzy Państwo, to może być... I mam nadzieję, że będzie światły komisariat polityczny. Komisariat polityczny, który wprowadzi rzetelną informację, który przywróci jakąś wiarygodność, bo to też nie będzie od razu przecież. Tak jak nie da się od razu wprowadzić demokracji, tak jak nie da się od razu wprowadzić standardów i wiarygodności jak za przyknięciem palca w TVP, ale to wciąż będzie komisariat polityczny. I ja zresztą, jak zostawałem w 2009 roku szefem właśnie propagandy, to się nazywał dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, to ja powiedziałem, że ja rozumiem, że jestem ministrem propagandy i chciałem wszystkim powiedzieć, że jako minister propagandy będę robił tyle, żeby tej propagandy było jak najmniej. Ale ponieważ staram się ludzi nie okłamywać, nie powiem, że jej nie będzie wcale. No więc wiecie Państwo, dzięki czemu niespecjalnie media wiedziały, jak do mnie podejść, no bo jak nawalać kogoś, kto siedzi na stanowisku politycznym i się do tego przyznaje wprost. Ja pamiętam taką dyskusję moją z panią Lilianą Sonik, która właśnie łączyła tam ze sobą środowiska pisowskie i platformerskie, ponieważ no, ona pochodziła z tej młodzieży, z tej takiej paczki Stanisława Pyjasa. No, niektórzy poszli do PiS-u, niektórzy poszli do Platformy i to po prostu było to jeden krąg. I pamiętam, że ona przychodziła do mnie z
materiałem, programem za, pamiętam, 35 tysięcy złotych odcinek, to było 14 tego, i tłumaczyła mi, że to jest świetny program, świetna rzecz i musimy to zrobić jako TAI. Więc ja się pytam grzecznie, kto za tym stoi i co my z tego będziemy mieli. No i ona mi cały czas tłumaczy merytorykę. No ja w końcu patrzę i mówię, no, pani redaktor, pani kierownik, no, jeżeli to jest kwestia merytoryki, mówię, to ja jestem dyrektorem z konkursu i możemy pogadać o tym, jaki to był świetny konkurs, który wygrałem. No więc, no i pamiętam, wtedy doszło takie zdanie, za które przeprosiłem, bo pani dyrektor do mnie, proszę tak do mnie nie mówić, jakbym się postarała, mogłabym być pańską matką. No co ja tak popatrzyłem i powiedziałem, że w sumie to nie musiałaby się pani starać, ale przeprosiłem od razu. Bo to jednak stwierdziłem, że o jedna złośliwość za daleko. Natomiast chodzi o to, że media były i są polityczne, te finansowane przez państwo. Natomiast PiS, i tu jest pełna zgoda z Ziemkiewiczem, zmarnował szansę i kolejny nie dostanie. Oni, drodzy państwo, zobaczcie nawet Gazetę Polską. Był moment taki, że chodził żart. Po 2010 roku nakład Gazety Polskiej, mimo niezmienionych treści, wzrósł do sprzedaż do około 100 tysięcy egzemplarzy. To nadal było paździerzowe pisemko, które w zasadzie nie wiadomo było, dlaczego ono czytać, ale on po prostu zaczął nagle sączyć prawdę objawioną o tym, dlaczego zamordowano prezydenta. Opowiadał niestworzone historie i znalazł się za ludzie, którzy chcieli to łykać. Tylko że on ten przypływ gotówki, przypływ klientów nie był w stanie zamienić na czegoś, na coś trwałego. Nie był w stanie zbudować jakiejś. Zaczar, oni też żarli, oni wszystko żarli, nie inwestowali. Znaczy, Tomek, to chodzi też o pomysł. PiS nie ma pomysłu na Polskę. Ich pomysł na Polskę to jest taki, wybierajcie nas, żeby nam było dobrze. To jest to. Dokładnie. Wiecie państwo, to jest tak, że my z Tomkiem chcemy, żeby nam przestał, żeby nam nas przestano, że tak powiem, próbować wsadzać nas do Mi więzień. dadzą biec bez kajdanek na nogach i na rękach i będę i jeszcze muszę być szybciej niż inni bez kajdanek zupełnie, którzy biegną, to ja będę sobie leciutko biegł, naprawdę. Rewelacyjnie. Jak były długie marsze i na przykład były marsze bez plecaka i bez obciążenia, no to można było frunąć. Jakiś plecak, obciążenie, nie wiem, trzeba nieść jakieś środki przeprawowe, no to jest kłopot. Później jak się idzie, to inny człowiek powie gorąco, ale jak nie, no wszystko jest super. Dlaczego chodzą ludzie no, ze specjalistą, na przykład w tych butach, mówię, lato, to są grube buty. Nie są grube buty, to są świetne buty. Jak on nie ma obciążenia, to on sobie frunie, nie chodzi. I to jest taka różnica tutaj. My sobie będziemy teraz po prostu wygodnie iść. Jak już nikt nas nie będzie dręczył, nikt nas nie będzie chciał zamykać, nie chcemy przywilejów, chcemy być tacy jak inni. Nie, Tomek, Wystarczy. Tak. chodzi o to, że Ziemkiewicz teraz wzdycha do ludzi i mówi, że wy musicie być naszym budżetem. Prawda jest taka, że on mówi, Rząd. nie, no, prawda jest taka, że to środowisko, czy ja mam nadzieję, że ono się nie ogarnie w żaden możliwy sposób, ale wiecie państwo, gdyby do PiSu się nawrócił, ale on jest na to zbyt inteligentny i on tam przebywał tylko i wyłącznie po pieniądze, a nie po wartości, które oni próbują sprzedawać, bo tam nie ma żadnych wartości. Wiecie państwo, właśnie o to chodzi, że PiS jest dla mnie było szokiem, że Bronisław Wilczyń, który walczył z nepotyzmem, zawłaszczaniem państwa, z promowaniem miernot, zrobił dokładnie to samo dla swojego kręgu towarzyskiego i rodzinnego, czyli zadbał o to, żeby jego synalek, który najbardziej zasłynął z tego, że rozwalił głowę po pijaku rysownikowi Jerzemu Wasiukiewiczowi, to po prostu to jest taki incydent sprzed jakichś tam 9 lat, coś w tym stylu. I poza tym, no, wypisywaniu jakichś naprawdę bardzo dziwnych tweetów, wpisów w mediach społecznościowych, no to facet robi właśnie karierę, dlatego że tatuś jest osobą wpływową i dba o to, żeby on dostawał jakieś pieniądze z naszych, bo to do tego się sprowadza, z naszych podatków.
Tam nie ma żadnej oferty w tych mediach. Tam, wiecie Państwo, żeby zrobić dobrą gazetę. Ja kiedyś pamiętam, że strasznie się ze mnie, pamiętam, atakowali, jak myśmy zrobili pierwszą prywatną taką gazetę, pierwszy prywatny próbowaliśmy zrobić wysokonakładowy tygodnik. To było wprost przeciwnie, wręcz przeciwnie. Tytuł się zmienił, ponieważ wydawca nas zaatakował. Natomiast to muszę przyznać, że to była zabawna historia w 2011 roku. Zjadłem wtedy śniadanie z Januszem Palikotem, żeśmy trochę pogadali. To śniadanie mi się potem czkawką odbiło, bo doszło do spotkania panów z PiS-u i z Platformy Obywatelskiej, którzy doszli do wniosku, że skoro my, ty, słuchaj, ale kto finansuje Pińskiego i tą jego gazetkę? No my nie, no my też nie, słuchaj, ale on był widziany z Palikotem, to pewnie Palikot to finansuje, to trzeba to zabić. I po prostu tam doszło w momencie do tego, że ówczesne kierownictwo ruchu, które było. Ruch wtedy był jeszcze pod taką dosyć luźną kontrolą Skarbu Państwa. Pamiętam, dostałem ostrzeżenie od jednego z ludzi związanych właśnie z biznesem, że Igor Chalupec pochwalił się w Krynicy, że będzie blokował mi nakład, że tylko czekają, aż ja wydrukuję gazetę po to, żeby ją zablokować. Więc sobie pamiętam, sprawdziliśmy, dogadaliśmy się z drukarnią, że przekażemy przez telefon wszystkie koordynaty, pliki, żebyśmy oni uruchomili druk. Ale oni nie uruchomią druku, bo jesteśmy tego, że zobaczymy, jak oni zareagują. No i oczywiście się zrobiliśmy to i dostaliśmy godzinę po uruchomieniu oficjalnie przez telefony druku, dostaliśmy pismo z ruchu, że nas zablokują nam kolportaż. No i co, uśmiechnąłem Wyjaśnij, kim był pan Chalupeś? Pan Chalupeś był pomysłodawcą między innymi zakupu Morzejek. To tak, lepiej się. zapytać. Ja bym powiedział, że wykonawcą. Wykonawcą i dystrybutorem walizek, które tak są. Powędrowały przy okazji tej transakcji. Nie, natomiast Państwu mówię, jak skomplikowane są media, jeżeli chodzi. Natomiast pamiętam, że wtedy się wszyscy wywyższali. Natomiast myśmy tej gazety zrobili, sprzedaliśmy pierwszego numeru, sprzedaliśmy 27-28 tysięcy prawie, bez żadnej promocji. Drugiego i trzeciego sprzedaliśmy powyżej 20 tysięcy, a zawiesiliśmy ten projekt. Dlatego, że nie mogliśmy się dogadać w ramach właśnie tego udziałowców, ponieważ. Po prostu mieliśmy dużą liczbę drobnych udziałowców i nie byliśmy skłonni do kompromisu, a ja i koledzy, którzy redagowali pismo bezpośrednio, byliśmy po prostu strasznie zmęczeni po pierwszych trzech numerach. I żeśmy położyliśmy projekt, który był całkiem sympatyczny. Być może, drodzy Państwo, jeżeli uważacie, że brakuje jakiegoś magazynu, to bo żadnych tygodników nie ma sensu obecnie wydawać, ale magazyny polityczne, na przykład takie jak my wydajemy Historię bez cenzury, z oryginalnym spojrzeniem, przynajmniej tak nam się wydaje, na historię, takim, którego Państwo nie znajdziecie w każdym czasopiśmie historycznym, albo znajdziecie jeden tekst z 10. To są takie materiały, które pokazują rzeczy, które są mniej znane, na które się mniej zwraca uwagę. No bo jak się na przykład robi materiały o powstaniu listopadowym i się zaczyna analizować przebieg zdarzeń, a nie odpowiada się na podstawowe pytanie, kto tak naprawdę to powstanie stworzył i po co, no to tutaj się właśnie różnimy w podejściu do historii. Więc możecie Państwo do nas napisać tutaj w komentarzach, czy uważacie, że stworzenie na przykład magazynu politycznego, polityczno-społecznego jest czymś, co by Was zainteresowało. To proszę tutaj o sygnał, o też o informację. Tutaj też dorzucę j.piński@protonmail.pl. Protonmail.ch, przepraszam. Protonmail to jest mail szwajcarski, szyfrowany. Tego to nawet Amerykanie nie czytają swoimi jaszalonami, a nawet gdyby czytali, to i tak mają lepsze rzeczy do roboty. Nie, no akurat Janek nie potrzebują tego robić, no to u nas, no to co im to da? W każdym razie mamy, naprawdę to jest miło posłuchać, jak płacze Ziemkiewicz. Rafał Ziemkiewicz, który płacze, że jest po PiS-ie w mediach, i my się z diagnozą zgadzamy. Jeszcze właśnie ta jedna rzecz. On uważa, że gdyby reklamy były właściwie dystrybuowane, to że można sprzedawać produkt. Że on myśli taką rzecz, która jest oczywiście właśnie bzdurą, kłamliwą, że gdyby ktoś, kto sprzedaje po prostu produkty, że
gdyby reklamy do rzeczy lub sieci byłyby, znaczy on uważa, że one sprzedają produkty i że te reklamy nie są tam wkładane tylko i wyłącznie z powodu złośliwości, tylko i wyłącznie z powodu dbania z politycznych przekonań. To jest nieprawda. One tam nie są wkładane, bo one nie sprzedają w ogóle. To jest przykre i prawdziwe, że większość tych reklam jest po prostu przepłaconych. Kiedy myśmy sprzedawali, jako uważam, że magazyn biznesowo-polityczny, sprzedawaliśmy reklamy firmom komercyjnym, prywatnym i sprzedawaliśmy wtedy około 20 tysięcy sztuk pisma po 6 zł, potem po 5-6 zł. To wychodziła nam, że stopa zwrotu z takiej jednej reklamy dla firmy kosmetycznej, dla firmy z branży kosmetycznej, to była bezpośredni zwrot 1500 zł. Bezpośredni zwrot to znaczy, że tyle firma dostawała gotówki z takiej reklamy. Plus, można powiedzieć, jest coś takiego, to już jest takie wycenialne, no, że się marka jakoś tak, można powiedzieć, umacnia, tak i tak dalej. Możemy, myśmy tam dogadali się i było, bo to prywatny biznes był i mieliśmy tą reklamę za 2,5-3 tysiące złotych. I to był przy poziomie 20 tysięcy sprzedaży. I teraz zestawcie te pisemka, na przykład te ze Skarbu Państwa, które dostają, sprzedają 25-30 tysięcy, które ładują po 50, po 100 tysięcy złotych w reklamy. I gdyby oni dawali tam te 2-3 tysiące, to nie są w stanie zapłacić takich ogromnych pieniędzy za teksty. Po prostu nie są w stanie po prostu zapłacić takiej kasy na etaty, na pensje comiesięczne. Więc pytanie, jak to może funkcjonować? No może funkcjonować w ten sposób, że wiecie Państwo, historia bez cenzury jest składana przez ludzi, z których jednego w ogóle nie widziałem na oczy. To znaczy pracuję z nim kilkanaście lat, on jest w jednym z mieść w Polski. Robiliśmy różne dziwne gazety, ja go jeszcze na oczy nie widziałem po prostu. Widuję od niego rachunki, rozmawiamy ze sobą czasem przez telefon. Natomiast ja się zresztą tym nie zajmuję, bo to robią inne osoby, ale chodzi o to, że robi się gazetę, gdzie nie ma fizycznego kontaktu z ludźmi, gdzie robi się media, przepraszam za określenie, low costowe, czyli na niskich kosztach, gdzie nie jest tak jak pan Paweł Lisiecki, redaktor naczelny tygodnika do rzeczy, że on ma sekretarkę, kawę, że oni muszą przyjść, usiąść, że mają biuro, za które muszą zapłacić, że mają miejsce, gdzie mogą sobie zejść na fajka, że potem mogą sobie pójść, pogadać. Tego już nie będzie, takich mediów nie będzie. Jeżeli zdecydujemy się na przykład zrobić gazetę, o której Państwu mówimy, to taka gazeta, żeby się zbilansować, będzie musiała kosztować około 25 zł, bo w innym wypadku ona po prostu na siebie nie zarobi. Natomiast pomysł, żeby założyć taką gazetę i pójść do spółek Skarbu Państwa i robić to samo, co robili panowie do rzeczy sieci, to niestety, ale to nie my. Natomiast tym bardziej, że jak idziesz, to jesteś uzależniony i musisz pisać takie rzeczy, które oni chcą, gdzie dostajesz po prostu zlecenia. No, jest to słynne rosyjskie powiedzenie, że ten, kto płaci, ten decyduje, jaka gra muzyka. W każdym razie dobra wiadomość, i to z dzisiejszego programu, jest taka: PiS się kończy w mediach. W momencie, w którym wyłączy się TVP, Polskie Radio, Orlen Media, które zostaną, w większości pewnie zostaną zamknięte, bo tego nikt nie kupi w ogóle. To zostanie rozkupione, kupione zostaną pojedyncze domeny. Może na przykład wrócą starzy redaktorzy naczelni. Bo wiecie Państwo, to są pisma, które być może można jakoś poskładać biznesowo w ramach grupy orlenowskiej. Natomiast to jest naprawdę... Nie pomysłem Kani. Dorota Kania to jest specjalistka od robienia głupiej propagandy. I to jeszcze dodatek chciwa, pozbawiona takich elementarnych zasad moralnych. To, wiecie Państwo, no teraz była ta historia. Nawet się zastanawialiśmy, czy jej nie wyświetlić. Ona już zapowiedziała... Zobaczcie ego tych ludzi, Szanowni Państwo. Ich kończy to ego, bo to jest przerost formy nad treścią. Tam Ale Tomku, naprawdę dużo nie ma. Zobaczmy to. Teraz historię. Kania składa pozew, że Tomasz Kaczmarek opowiedział, jak ona jest karmiona przez CBA. No i uwaga, pojawia się
mail wypuszczony przez poufną rozmowę, czyli przez tych, którzy mają maile Dworczyka, ale też nie mają Bączka. Piotr Bączek jest to były dziennikarz Gazety Polskiej, który zrobił karierę w służbach Antoniego Macierewicza. Bardzo lubił, jak do niego mówili, panie pułkowniku. W sytuacji, w której Piotr Bączek, ksywa panie pułkowniku, bardzo to lubił, bo był na etacie pułkownikowskim i po prostu strasznie mu się podobali ci oficerowie, którzy go tak nazywali, dopieszczając to jego ego. No i tam jest korespondencja jego z Dorotą Kanią, krótko mówiąc, gdzie pani, jak widać, nie dość, że uznaje czerpanie z tego źródła za coś normalnego, to jeszcze się dopomina konkretnych kwitów. Wiecie państwo, no to jest taki moment, w którym nie, to jest tak, ja mam takiego niejednego zresztą kolegę w służbach, ale ten się akurat nie ukrywał specjalnie, dlatego oni uważali, że skoro ten się nie ukrywa, to widocznie innych nie ma. I on był podejrzewany, zajmując prestiżowe zresztą stanowiska w pierwszych latach rządów PiS-u jako szef delegatury, był podejrzewany o to, że karmi nas informacją. I to jest, że każdy sądzi wedle siebie. Natomiast, drodzy Państwo, to tak wygląda, że ani ja bym nie, że ja bym nie poprosił. I to jest, bo to jest na tej zasadzie, że no nie możesz prosić faceta, bo to de facto zachęcasz go do popełnienia przestępstwa. No to jak się dwie osoby darzą szacunkiem, no to nie robisz takiej rzeczy pod hasłem: ty stary, ale mógłbyś dla mnie tam, nie wiem, wynieść trochę papieru do drukarki, bo nie chce mi się pójść i kupić. No bo to mniej więcej prośba, tylko że kara jest wyższa. Bo to są tego typu rzeczy. No więc ona protestowała, powiedziała, że składa akt oskarżenia przeciwko Kaczmarkowi i wyleciała ten. No ty znasz też Dorotę Kanię. Nie chcę powiedzieć, że miałeś przyjemność osobiście, ale. Nie, no, widywaliśmy się nawet jakiś materiał, ochraniałem, jak lubię, jakiś materiał wspaniały, tak, to pamiętam. W latach 90. Tak, na początku Superekspresu szukaliśmy broni na stadionie dziesięciolecia byłem. Nie znaleźliśmy, ale to Nie, ale to. opisałem to zresztą, opisałem te moje przeżycia Tak, z panią Kanią, tak. wspaniał, tak najbardziej mnie rozbawił fragment o tym, jak ci zazdrościli Nie, tej. no poszedłem pani, no mówię, no, państwo wiecie, że pani Dorota Kania jest niezwykle atrakcyjną kobietą. No, Już była w dawniej latach też było. 90. To teraz jest jeszcze bardziej atrakcyjna, ale już była atrakcyjna w latach, no, przepraszam, nie chcę oczywiście seksistowsko tak traktować, ale no, piękna kobieta. No i poszedłem z nią między innymi na ten stadion dziesięciolecia. Jak byliśmy tam Ormianie, no ja znałem tych wszystkich ludzi tam. Rzeczywiście na stadionie. Najwięcej tego sprzętu wojskowego było z reguły koło korony, tam gdzie byli Ormianie, no byli jeszcze inni ludzie z byłych krajów Związku Radzieckiego. No, ich reakcja była taka, że byśmy się nie chciał wracać na więcej. Gratulowali, bardzo mi gratulowali. Szanowni Państwo, historia bez cenzury w dobrym. Pytali, czy będę żenił. No, oj, miałem kłopot później. Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, zemsta syna Napoleona, Aleksander Walewski, nieślubny syn Napoleona, wojna krymska, połowa XIX wieku. Fajny klimat, fajna polityka. Można się sporo dowiedzieć, ponieważ ona była dużo czytelniejsza i była mniej zakłamana. Dużo mniej zakłamana niż teraz. Teraz wszyscy udają, że w polityce nie chodzi o pieniądze, przynajmniej ci, bo są ludzie, którym nie chodzi o pieniądze. Ja na przykład, drodzy Państwo, możecie mnie nazwać naiwnym, ale ja uwierzyłem, że Donald Tusk wrócił do polityki po to, żeby Jarosław Kaczyński nie rządził. I jestem mu za to głęboko wdzięczny. Natomiast uważam, że niestety dla większości ludzi obecność w polityce to jest jednak sposób na zarabianie pieniędzy, których nie są w stanie znaleźć No poza. nie, Tusk nie poszedł dla pieniędzy. No nie. I Bandyci Piłsudskiego to jest kolejny materiał, który polecam o tym, o ludziach, którzy towarzyszyli marszałkowi Piłsudskiemu w 9 latach po zdobyciu przez niego władzy dyktatorskiej. Warto przeczytać o tym, kogo mordowali, kogo bili na zlecenie wodza, żeby nikomu już nie przyszło do głowy tego geniusza po prostu krytykować. W dobrych empikach, w dobrych kioskach. No i tam teraz jeszcze pan. Musi wcisnął mi się na usta takie wyrazy, żeby było tylko pi, 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 pi i jeszcze raz pi, ale spróbuję
ile ja już ci różnych rzeczy powiedziałem, i to teraz ostatnio, przez te ostatnie godziny. Zobacz, do czego doprowadziłeś policję. Co się dzieje w tym Andrychowie? 14-letnie dziecko ma telefon włączony komórkowy. Ja już nie mówię o postawie społeczeństwa, bo o tym kiedy indziej podyskutujemy, ale o tym, co robi policja. Ma włączony telefon komórkowy, ojciec czeka 2 godziny na komisariacie, nikt dziecka nie szuka, w końcu jakiś przyjaciel ojca sam już nie wytrzymuje, bo wy mówicie, dobra, jedźcie do domu, przywieźcie jakieś rzeczy, żeby psa służbowego móc uruchomić. A czy nie mogliście wsiąść w samochód z tym ojcem i pojechać tą trasą na przykład? A jaki problem poprosić, żeby wam ustalili, gdzie ta komórka się loguje? Jaki problem? Jaki to kłopot? Nie mieliście czasu, prawda? Macie czas po to, żeby wydawać miliony na to, żeby, nie wiem, śledzić takich ludzi jak Janek, jak ja, czy tak jak napisał redaktor Kitel, szukać telefonu wiceministra Błażeja Pobożego, któremu zginął telefon. To można było oddelegować. To można było szukać. A jak dziecko zginęło, to wy to macie w nosie. Potrafiliście zadysponować od razu funkcjonariuszy, jak matka z dzieckiem wyszła i dziecko wziął bułkę, no to przyjechaliście, nie wiem, komandosi powinni wpaść, a tutaj jeszcze jakiś cyrk. Wiecie co, słucham informacji, że ochroniarz też jakiś, dla mnie to jest psychicznie chory, rzucił się na maskę, bo jakaś osoba, ja nie pamiętam jeszcze jakiej narodowości, ukradła mleko w proszku i wyjeżdżał. Przecież zrób zdjęcie tego samochodu, ale w ogóle jakbym zobaczył, że ktoś kradnie mleko w proszku, to bym to mleko mu dał i dałbym mu jeszcze pieniądze. Mleko w proszku. Co się dzieje z wami? Mleko w proszku, bułka, a tutaj dziecko, które leży pod sklepem. A wy co? I teraz ty wąsik dopiero wysyłacie tam ekipę z Biura Spraw Wewnętrznych, z BSW. O, wyczyście, co możecie do kości tam. Wyczyście, co możecie do kości. Jeszcze raz, drodzy Państwo, to są ludzie... Policja może ustalić ten numer w 15 minut. Jakie 15 minut, Tomek? Miejsce, gdzie jest. No, Janku, procedury położenia. Ale jakie procedury? 14-letnie dziecko. To nie jest żona, która poszła gdzieś, mąż, który zniknął u kochanki. Błyskawicznie, gdyby chcieli, to by to zrobili błyskawicznie. Tutaj jest to, że oni zbudowali duch władzy, był taki, bo to jest, drodzy Państwo, to promieniuje. Po pijanego posła Platformy leciliby wszyscy. Który pierwszy dostanie pieniądze? Albo ktoś powiedział, że powinien był przyjść, że 14-latka jest w ciąży i że chce zażyć tę pigułkę wczesnoporonną, to by ją znaleźli. O tak, od razu. Tak, to by ją znaleźli od razu. Nie, naprawdę to jest, tu chodzi o duch. Tu chodzi o to, że ta policja przestała służyć. Bo wiecie Państwo, naprawdę, pewne rzeczy, one są widoczne, słyszalne. Za coś takiego to powinien ten, kto za to odpowiadał, komendant główny policji, nie wiem, ktokolwiek, wyjść, przeprosić. Ja wiem, że to słowa w ogóle nic nie dadzą, ale dać ludziom po prostu jasny sygnał. Jeżeli w grę wchodzą dzieci, zwykle się robi więcej niż trzeba. Więcej niż można, jeżeli chodzi o dziecko. Ja nie wiem, wiecie Państwo, moment zlokalizowania, wiecie Państwo, to są te właśnie umiejętności i znajomości, które my posiadamy, że jesteśmy, my wiemy, do kogo należy zadzwonić i kto może złamać prawo, kto ma to złamanie prawa pod ręką i że jest w stanie znaleźć i zlokalizować tego typu telefon. To jest naprawdę, to nie jest dużo, trzeba tylko po prostu jednego człowieka, który będzie działał w stanie zagrożenia życia. I teraz to oni sobie, szanowni państwo, załatwiają prywatnych spraw, bo jakąś, nie wiem, znajomą panią zarysuje ktoś pod sklepem. I wszystko, ściągną kamery, zrobią wszystko, popatrzą, rzeczywiście zajmą się tym bardzo poważnie. Janek przyprowadził im dosłownie prawie dał im namiary złodzieja, film, jak złodziej kradnie, wszystko zrobi. No to złodziej, no wiecie co, no złodziej. No chodził na wezwania. On nie chce przyjść, oni mu wysyłają wezwania. Zawiesili postępowanie. Bo myślał, że my pojedziemy i skopiemy złodzieja i biedny złodziej, my pójdziemy do więzienia, bo nie wolno tak robić. Czy tam z tego, że no... Tak działać. Tomku, czy byśmy to zrobili, co nie, on by wystarczył, że on by powiedział, że to się stało. A na przykład nawet, tak.
Albo ktoś po nas, po naszej wizycie, ktoś tam wszedł Albo ja i... bym mu wyrwał ten rower, którym dzieciak nie miał jak jeździć. Dobrze, że Janek jakoś miał i mógł kupić inny, bo innemu dzieciakowi by ukradł, który by nie miał roweru po prostu. Szanowni Państwo, do zobaczenia.